Zobaczcie, gdzie jestem. Na stateczku. Dopiero odkryłem, że tutaj można pływać. Tak chodzę w tej chwili i zbieram sobie magazyny i gumki. O, przy okazji trafiłem jeszcze na parę krasnali. Tylko jak ja go tutaj dostanę w tej chwili? Tu się nie da przepłynąć. Musi być tu jakieś wejście, nie? Albo inaczej. Już być może wiem. Staniemy sobie na statku. Tak, dobrze myślicie. Odpalimy sobie pracę. Ach, ten słup zasłania. No co wy gadacie? Bezczelnie zasłania. O, tutaj widzę. Chyba żadnej gumki tam nie będzie, nie? Skoro tam się nie da wejść. Znaczy, chyba się tam nie da wejść. Dopiero 7 z 25. Dobra, podpłyniemy sobie do brzegu. No i zabierzmy się za jakąś misję może, tak? Cholera, zobaczcie, wszyscy mnie teraz ganiają. Wcale nie ułatwia to chociażby takiego prostego. Jeszcze zobaczymy, czy nam nie wybaczasz. Zresztą nie masz czego wybaczać, skoro powiedziałem ci, że to nie ja, no to... Tutaj mamy. Jeszcze będą mi dziękować. No cholera, lekcje się tutaj zaczęły w spalonej. Tak to ja. Co ty robisz, chłopie? Jeszcze ogień? Tak, jeszcze jeden. Boże, myślałem, że będzie ją bił.
Przeszukajmy budynek w takim razie. Zobaczymy, co piromaniak. O, gdzieś słyszę. Słyszę jego głosy. Cholera, myślałem, że się rzucimy za nim w pościg czy coś w tym stylu. Ale jak nie, to chociaż zbiorę sobie gumkę. I może okradnę szafkę jeszcze. No ja tylko pytam, nic ciekawego w tych szafkach nie można znaleźć chyba. Rozpocznijmy sobie to, co mamy tutaj blisko przy okazji. Lekcja WF-u. Nie, to, a to nie lekcja WF. To był znaczek, że trzeba wyjść. Zastanawiam się, czy nie dać mu się złapać, żebym nie dostarczył na lekcję. A już nie ma sensu. W zasadzie. Shop class. I to ostatnie. Muszę sobie przygotować dużo miejsca na myszkę. Trzeba tutaj dużo refleksu. Kurde. Czyli mamy DW i obrót w prawo. Chyba troszkę go spóźniłem. Ciekawe, czy będzie w lewo za chwilę. Tak myślałem. Kończ to się już. Tyle stresu, co ja się mam z tym rowerem. Jak się szybko zacznie obracać myszką, to już jest z górki, bo potem można kręcić wolniej. Byleby szybko zacząć. Uff. Odblokowaliśmy najlepszy BMX. Już chyba z wrażenia będę nim jeździł. Jeszcze przydałoby się odzyskać szacuneczek, nie? W szkole. Gdzie jest kolejna? Tam jest kolejna. To może ja sobie skoczę teraz zasejwować. Potem sobie skoczę na wyścig i zobaczę może jeszcze jakie kolejne lekcje są w repertuarze dzisiejszego dnia. I gdzieś w międzyczasie może do mnie dołączycie. Szybko pędzę, już mi się zaświeciło na samym początku wyścigu. Fotografia. I was looking over your last assignments, and some of you have real talent. It was really a treat. I can't tell mom about that at all. She'd be so mad. No powiem wam, że wcale tak mało tych lekcji nie zostało. Main school building. Słabe to zdjęcie, no takie najwyraźniej im wystarcza do tego, aby mi wszystko zliczyć teraz, żeby to mądrze rozplanować.
Pojedźmy sobie w tak, tak. Tak, najpierw udamy się w lewo. Tam jeszcze coś leżało, nie wiem co, ale... Już mam dwa miejsca takie, w których widziałem coś ciekawego. Ale nie miałem czasu akurat podejść. Koło jednego niedługo będziemy. Co tutaj? Spray. I... A, jakiś kijaszek, czyli nic ciekawego. Beach Lighthouse. Beach Lighthouse, czyli mój domek. Co czeka nas w kolejnym miejscu? O, mogę użyć skra... Nie, to tylko z góry chyba. Się uda. A tam? A tam jak dojechać? Zerknijmy na mapę. Przyzumujmy sobie. Jak wjechać na tą posiadłość? Co mam tam, kurczę, przepłynąć? Czy skoczyć przez... No odpuść, chłopie. Co tu jest? To jest to wesołe miasteczko. Ile czasu straciłem na to? Na szczęście nie upływa on zbyt szybko, także jeszcze jest nadzieja. Tutaj. Zapomniałem o tym tunelu kompletnie. Zrobić foto wesołego miasteczka. No tak już. Teraz się cofnijmy. No, szybkie zerknięcie na mapę. Przedostaniemy się tymi uliczkami. Rany boskie, do policji. Trzeba będzie cholera pochodzić po tych posiadłościach z gnomami. Lokalizacja trudniejsza. Dobra, rowerek tutaj zostawimy, niech sobie czeka. To jest cmentarz. Przy okazji się rozejrzę za jakimiś gumami.
Aż na cmentarzu, gumki, kurczę. Na cmentarzu magazyn. Przecież gumki pewnie też się zdarzają, co? Kościół. Gdzie ten kościół jest? Tutaj. Kurczę, widzę, że w wielu lokalizacjach jeszcze nie miałem okazji bywać. Trzeba będzie to sobie chyba zwiedzić, chociaż nie wiem, czy już starczy mi czasu na to. W takim sensie, że czuję, że zbliżam się do końca tej gry. Wodospadzik. Tama z wodospadem. Całkiem ładna. Przypomina Tamę nad Soliną. Jaki slalom. Nie, czasu by zostało jeszcze na, myślę, jedno zdjęcie gdzieś po drodze. Nawet nie jestem w stanie rozpoznać, czy poruszam się tym najnowszym BMX-em. No nie to. Był open, a nie do siadania na motocykl. Ach, motocykl. BMX. You know, Jimmy, you have a little bit of a rough edge, but I really think there's something special about you. I should give lessons. All colorful zdjęcia. That's all there is to it. Cyfrową kamerę dostaliśmy. Zaraz sobie ją wypróbuję oczywiście. Zacznijmy kolejną misję. Ukradli mi rower przed chwilą. It's not my fault. Well, where'd he go then, you tramp? Who you calling a tramp? I loved Johnny. Not exclusively, I'll grant you, but I loved him. Now he's gone. Hey, what's going on? Johnny's disappeared, gone crazy, abducted by aliens. I bet it was you, Hopkins. Yeah. Since you turned up, everything's gone really weird. King of the school. Who's the daddy-o now, huh? My love has gone. Find him, king. Quit poking me. You're both acting crazy. Cut it out. Now tell me, where's Johnny? I don't know. Nobody's seen him. He got a little brokenhearted after we split up, but it's not my fault. Someone said they saw a couple of asylum orderlies driving up to his house. But you know how people love to talk. Johnny wasn't crazy. Asylum orderlies? He was a real leader. Not like you, Jimmy. Look, I'll get your boy back, all right? See you later, freaks. Asylum. Asylum, asylum. O cholera. Kawał drogi stąd. Pozwólcie po prostu, że zobaczymy się na miejscu. No i znowu jesteśmy w wariatkowie. A ja nie mam pełnego życia. Przecież liczę na to, że wiecie, no z dorosłymi i tak nie mamy szans, to nie przewiduje się. Nie przewiduję żadnej walki tutaj. Tak myślę. Troszkę klawiatura też słychać mi na nagraniach, ale... Ale to nic, przyzwyczaiłem się do niej. To jest fajna klawiatura i...
Nie chciałbym jej zmieniać na taką, cichą, której nie będę w ogóle czuł. Mam nadzieję, że wam to po prostu nie przeszkadza. Myślałem, że to magazyn leży. O, jest green color. Odpowiedni moment na picie, co? Sure does yell a lot, huh? Ach, dobra, ten gość sobie będzie chodził w ten sposób. To mnie w sumie nie obchodzi. Jeszcze jakieś szybkie rozglądanie się za kunką. Śpi. Jakby to było GTA, to... Wow. Jakby to było GTA, to bym go zadusił. Zauważył, nie? Nie pójdzie spać już? Trzeba szybko. Employees only. Sensu to myślę, tutaj mamy Johnny'ego. To wejście dla pracowników. Trzeba zdobyć Johnemu outfit, żeby mógł się stąd wydostać. Zajebiście. Nikt mnie już nie szuka. Wcale się nie wyróżniam, nie? Sięgam im gdzieś do... Gdzieś do ramion może, maksymalnie. Teraz zobaczymy. Do ramion. I to tak naciągając troszkę. No bo chociaż nie mam maski na twarzy. This should do something. Chodź tu, Johnny. Ha,
to on idzie, że mu pałkę jakoś. Już męczący ten alarm straszny. How'd you get in there to begin with? Some of the local kids said they'd gotten together with Lola. I went a little crazy. I can believe that. Yeah, anyway, so I gotta find Lola, see if it's true or not. See ya. All right, Johnny. Have fun. Nie, jednak nie Gary. Powoli odzyskujemy respekt. And done. Maybe you might be able to help. No dobra, skoro misja zaliczona, Gary jest zadowolony, jego dziewczyna pewnie też jest zadowolona, że go odzyskała, to mogę sobie pójść spokojnie, zapisać grę, skoro już się ściemniło. Mam nadzieję, że James gdzieś po drodze mi nie padnie, bo tak się zdarza.